Dziwne jakieś te dźwięki. Idealnie walnęli mu tutaj. No, no, no. Spieprzane stąd, no. O, niestety. Wow, dobra, to akurat było warte. Roll, dwa naraz, emejty padły. Sztuk zniszczony, o nie, kolejny ten. O, już tu jeszcze dalej wjeżdżają. O, uwaga, nie zdąży przeładować i ten go. O Jezu, co tu jest? Co tu masz? Jako ścieżka krwi. A więc kolejne przygody z Company of Heroes 3. Po update'cie jesteśmy już. Zobaczymy dzisiaj obicki. Obice da czy nie da? No właśnie, one podobno, tak pisze w patch notesach, są celniejsze. No ale ze wstępnych obserwacji wynika, że niekoniecznie. Dlatego tutaj widzowie sami będziecie mogli zobaczyć na podstawie tej powtórki podesłanej od GT4x4 Monte Cavo. Zobaczmy. No i zaczyna nam się bitwa. Pamiętajcie widzowie zostawić jakąś łapkę w górę, jeśli wam się podoba, a wszyscy będą szczęśliwi. A tak, Battle Group Ability. Dasen. Okej. Okay. Jako Luftwaffe. Już wybrane, super. Homer? Nie wiem, też jako Luftwaffe. Każdy kocha Luftwaffe. I GT, jako tutaj oczywiście włoska nadbrzeżna, która będzie jedyna w stanie tutaj produkować te obicki. I jeszcze majonez jakiś tam, Afrika Corps. Może wybierze tam polową wywiadowczą, albo pancerną, albo włoską. Weźmy już na tego GT. Kontra, zobaczmy, Tharks. Jakieś kurde draska, jak sraczka jakaś, grupa operacji specjalnych amerykańska, Rafiki, ciekawe czy Polak, jako również operacji specjalnych, Tactical Assault, jako powietrzno-morska brytyjska i Duck, o proszę, kaczka prosta, pancerna, już doświadczenie. Jest wybrane dla pojazdów. O, to będzie cudowne. To przed update'em było mówione właśnie, że taki jakby, że tak powiem, rush na przykład samochodami Dingo albo właśnie jeepami amerykańskimi jest strasznie irytujący. Zobaczmy, czy on również tutaj dalej działa na tym patchu. Czy został może osłabiony, czy może jeszcze mocniejszy jest. Ale wiem, że gdzieś tam mi się obiło właśnie przed tym patchem, tak mniej więcej tydzień ludzie zaczęli coraz bardziej mówić, że jest to strasznie irytujące. Lekkie pojazdy tutaj wjeżdżające i denerwujące. Mapy zostały właśnie lekko zmienione i chyba oświetlenie się trochę poprawiło. Nie wiem, tu jakoś tak, patrzcie, mocno nawala tą anielską mocą. Jakoś tak te placki i oświetlenia wydaje mi się, że są takie trochę inne. No, wszystkie mapy miały rework, albo przynajmniej większość map miała rework, ale taki nie, powiedziałbym raczej gameplayowy, a właśnie taki graficzny, nie? Że gdzieś tutaj poprawili, jakieś, nie wiem, powiedzmy... Na jakiej podstawie można wam to powiedzieć? O, chociażby to, że są takie wyjeżdżone drogi na przykład, a nie takie po prostu płaskie. O, Dingo. Czy Dingo też? Nie, nie mamy spamu Dingo, to chociaż tyle. Tutaj od razu już właśnie GT rozstawia swoją obronę bunkrową. Mamy jakieś zrzuty, pewnie oddziały falszym pionierów. Tak, ponieważ... Jeepy... Tutaj ciągle atakują z lewej i z prawej, ostrzeliwują wszystko, ile wejdzie. O, tutaj odwrót, mogą się nawet nie wycofać. Chociaż ten jeep jest uszkodzony, tutaj zmiana pola ostrzału. No ale oczywiście z jeepem to nie jest takie proste. Tutaj panzer pionierzy na pokładzie, ale jeszcze kratszucy ich wspiera. W środku jakiś chyba Vickers. I MG42 lada moment będzie już zamontowany. Może nawet na tyle szybko, żeby rozwalić tego Dingo Waka, czyli no w sumie Dingo i... Nie, musiał się jeszcze rozłożyć, to jest akurat ciekawe, że po ulepszeniu jeszcze musi się rozłożyć. Ale nigdy się nie składa w sumie, więc może coś za coś, no. Rozłożony już zawsze taki zostanie. No właśnie, te tutaj co jakiś czas mają tą pasywną naprawę i jeden został zniszczony. A, tutaj trafili go. O Boże, oddziały tutaj obrony nadbrzeża, ale napierdzielane z tego Vickersa. O, znowu mamy tańce. Ciekawe, czy to kiedyś naprawią. Ale najważniejsze, że ten bunkier już powstał i tutaj osłania bardzo ładnie większość rzeczy. Pierwszy poziom doświadczenia. Ci tu spieprzają. No i góra. Góra się załamuje niestety. Pomimo takiej ładnej tutaj wbity z tym transporterem i tam panzer pionierzy na pokładzie, to jest trochę do dupy. O, tym razem powstaje tutaj bunkier przeciwpancerny od razu. Ale ten jest już ostrzeliwany przez jeden. Tak, na razie jeden moździerz brytyjski. No nie, znowu na dole dwa jeepy. Tak, taka jeepowska widzę, ciągle żyje. Understood. No.
I know, keep moving. Dziwne jakieś te dźwięki. Idealnie walnęli mu tutaj moździerzem. To akurat mi się podoba, właśnie te lekkie pojazdy, takie bardzo lekkie pojazdy, że dostają właśnie jeden strzał i go tutaj wysadza, dosłownie anihiluje. To jest przyjemne. Ale co? KM tutaj? Co on robi? Bez sensu kompletnie. O, teraz dopiero ucieka. Jezu, on to jeszcze przeżył. Jak to jest możliwe, to ja nie wiem. Teraz zielony coś sobie zrzuca, czy tak? To jest kolejny oddział Falchim Pionierów, nie jeszcze Falchim Jäger. Kolejny bunkier osłania tym razem tę stronę. I jeden, drugi, trzeci moździerz. Ta, tutaj GT będzie miał bardzo ciężko. Oddziały obrony nadbrzeża niestety tutaj zostały zlikwidowane. Ciężko to naprawić nawet, skoro taki ostrzał cały czas leci. O, właśnie. Można się tylko cofać. To oczywiście kółka symbolizują darmowe uzupełnienia. Ja, i no od razu. Jeden został zniszczony, od razu budujemy kolejny. A co nam? O, miotacz ognia, okej, jest taki pseudo clown car ze transportera Freaky Corps. Tutaj, bardzo fajnie, MG34 zabezpieczył to podejście. Ale znowu go tu nawalają jakieś, haubicą amerykańską. Z doktryny SSF. Przynajmniej od doktryny tych tam operacji specjalnej troski. O Boże. Tu jakiś chyba się szykuje atak ze flanki. Ale już został wykryty. O, Jezu, masakra, no tutaj cały czas nawalają. Tak, totalnie poszli w artylerię. Tylko też nikt tego nie zabezpiecza, nie? Więc jakby był lekki pojazd jakiś, który mógłby tam wjechać i przepędzić, to byłoby super. Kontrmoździerz. O, właśnie, tutaj. Może trochę też potyra ich. Jak słyszycie, pewnie też, mam nadzieję, nowe dźwięki moździerzy. Bardziej mi się podobają, czuć trochę mocniej siły, chociaż mimo, że same moździerze zostały osłabione. To jest takie trochę zabawne. Jeszcze tutaj oddziały z bazukami. Będą powoli tyrać te bunkry. A te uzupełnionka właśnie tutaj bardzo, bardzo powoli lecą. O, widzicie, jak to wygląda. Amerykanie na dole też. Pomimo tych dziwnych taktyk z jeepami, jakoś sobie coraz lepiej radzą. Falchimjäger rozłożyli tutaj bunkier specjalny swój nowy. Jest zakamuflowany, pozwala uzupełniać właśnie oddziały. No, tu weszli wszyscy do budynku. Działał Pepans, bardzo ranny moździerz. A jak na północy? No, Weasel Transporter. Transporter to może bym nawet nie nazwał, ale pojazd Weasel. Bardzo papierowy pancerz. I transporter z flag, właśnie. Prawdziwy transporter powinien już to tutaj przepchnąć. Praktycznie nie ma żadnej obrony przeciwpancernej. To nie był najlepszy pomysł. O, co to? No, przelot szturmowy. Aha, przycisnął ich po prostu. Ci tutaj właśnie się ciągle tam leczą, uzupełniają z tego bunkra same pyszności. Tutaj musi być ulepszenie. Wicker znowu w domku, ale może zostanie zabity? Dostał granatem gościu i go wysadziło z domku. Ten spierdziela. Co tu przyjeżdża? A, kolejny Weasel. No, SSF lubi sobie spomować tymi Weaselami, ale no... One wydaje mi się, że dosyć szybko wypadają sobie go, zwłaszcza w jakichś takich większych grach. Tu chyba też jakiś bunkier, nie? Powstał. Boże, jakoś tak na mapie jest zaznaczone. A tutaj nie, dopiero budują. Ty, chyba że zaraz niebieski. A nie, on wybrał jednak polową wywiadowczą grupę bojową. Okej. Faktycznie to troszeczkę inaczej wygląda niż to tam na dole. Z radiolatarnią wywiadowczą. Maskują jednostki sojusznika i wykrywają wrogie jednostki właśnie tam w jakimś okręgu, tylko ciężko powiedzieć, gdzie. Do you build medic bunker? Gdzie, where the fuck is medic bunker? A the middle star? No właśnie, to pytanie do GT, czy będzie bunkier medyczny? No trochę ciężko o to, skoro cały czas jest ostrzał z moździerzy. To jakiś lot zwiadowczy. No, no dobra, lot, już dziękujemy. Polecieliśmy sobie. Wszyscy walą tą artylerią, nie? Zwłaszcza na tym środku. Po prostu 500 moździerzy, 500... Wszystkiego denerwuje tylko. Przelot szturmowy. Dwa mate'y. Jeden i drugi nie, tylko jeden dostaje fartuchy boczne.
zwiększającego wytrzymałość. No i ten bunkier pewnie właśnie został już odkryty. Podniesiono uzbrojenie, ten granatnik, ale znowu zawiodło to, że nie ma broni przeciwpancernej i tyle. Tracimy całe południe. Tutaj jakiś zrzut chyba Fallschirmjäger może? Tak, wreszcie spadają oddziały Fallschirmjäger. A jak GT właśnie? Czy on coś tutaj ma? A, ma dwa rakiety... Znaczy, no... Wiadomo, artylerię rakietową. O! Ten tutaj użył jakichś też super bajerów. Jakaś amunicja z białym fosforem. A Nebelwelferki, no... W sumie ten jeden już oddał ostrzał. Ciekawe, czy jakiś bardziej skuteczny. No, artyleria zwalcza artylerią, nie? Jak to mówi stare chińskie przysłowie. Ja, jak oni tu jeżdżą, te hamburki. Tutaj też wszystko obstawione, tylko ta artyleria wali. Ale na dole się właśnie źle dzieje. Bunkier został zniszczony. Cały dół praktycznie pada. To też się tutaj, wiecie, co rysuje. Taka na przykład potężna flanka. Że oni wiadomo tyłu. Piękny oszczał, tylko może nie do końca celny, jak widać. Żaden nie trafił do końca w to, co miał. O, tutaj przelot szturmowy ze sztukasa, ale też jakoś nie zadał większych obrażeń. Właśnie GT tutaj powoli zbiera te swoje zasoby. Przydałby się właśnie jakiś bunkier medyczny, no ale nie ma jak. Patrzcie, jeden oddział tych rezerw nadbrzeżnych. I co oni mogą? Naprawić, próbować naprawić bunkier, a tak to wszystko się tu rozpada. Sztug. Czyli GT zainwestował w coś, co właśnie chyba ma przepchnąć to wszystko. No niby jest tutaj jedna sześciofuntowa. O, znaleziona haubica amerykańska. Nie wiadomo, czy ona do końca się wycofa tutaj, bo ostrzeliwuje tak na maksymalnej odległości. Może też nawet zniszczyć tego Kema. O, klat szucen zniszczony. Jezu, 3 M8. Jest, artyleria zneutralizowała jeden z moździerzy. Ten pewnie zaraz tutaj podjedzie, żeby go tam na nowo obsadzić. Straciliśmy sektor. O, kolejny oszczał, bardzo ładny trafił. Tylko to, jak takie coś powstrzymać? 3 M8 jeżdżące, zobacz, właśnie znaleźli już pierwszą artylerię rakietową. Z tyłu dopiero jedzie ten, Sztuksen się też cofa. No właśnie, wiadomo, że jeden na pewno się nie tutaj zostanie zniszczony, nie ma szans go ocalić. Wszystkie mają praktycznie fartuchy boczne? Nie, ten tylko nie ma. I kolejny jeszcze Humber dojeżdża na pomoc. A tutaj właśnie dopiero teraz jest zbudowane stanowisko z działem PAK. On ma ich praktycznie na dwa strzały. Sześciofuntówka też bardzo blisko podbiegła. Przelot szturmowy. Dwa hamberki, on je zmasakrowały moździerz. I artyleria rakietowa znowu w odwrocie. No nawet nie mają zbytnio właśnie jak się stąd wycofać. To są cały czas obstawione. O, zaraz ten medyczny pewnie dostanie jeszcze szczoł. O, niestety został zniszczony, bazookersi go rozwalili. A przynajmniej na północy się dobrze dzieje dla Niemiec. O, ability unlocked, jest, artyleria obice, da. Jest już tutaj możliwa do zbudowania. Czołgi lekkie czafi, ciągle te mate'y, różne umiejętności używane właśnie jak naprawy polowe. No, zniszczyli znowu kolejny bunkier. Ale wiecie, jak to się mówi, nie? Że tak tam nie strasz tymi moździerzami, bo się zesrasz. Niby tutaj narobili alianci dużo tych moździerzy, ale w końcu Niemcy mogą nagle uznać, a my się już nie bronimy. I nagle, że ukrywali sobie za linią frontu, nie, z 3 sztuki. Albo jakieś w ogóle tam jednostki pancerne. I nagle zong. A my mamy głównie moździerze na przykład. O, ty, tutaj 88, co tu się porobiło? Na maksymalnej odległości. Chyba żaden właśnie z tych M8-ów tutaj się nie wycofa już. Te złapani są w pułapkę. Właśnie działko flak. Stanowisko z 88. Green Lil Elp. No tutaj w sumie Amerykanie się wbili taki właśnie. O, tak gdzieś tutaj pocisnęli.
Mają sporo tego terenu. Wsparcie z haubicy, moździerze. O, okej. Okay. Mina pierdzielnęła. Ale to chyba niemiecka. No, to stanowisko przydałoby się naprawić. No i GT w sumie właśnie poza artylerią. O, dobra, jest pierwsza artyleria. Gdzie ona tutaj? No. Tutaj wali? Nie, tutaj ostrzał rakietowy. Przeloty. A tutaj, dobra, w tą haubicę. Okej. Okay. Właśnie szukałem, gdzie te pociski latają, ale nie do końca mogłem tego zlokalizować. Co tu powstaje? KM? Okej. Dziwny wybór. Kolejny kamberek raczej do piachu. Dział pepanc, ale też tak jakby dziwnie odsłonięte z każdej strony. Amunition at once? No, GT ma tutaj dużo amunicji, ale no nie ma zbytnio na to, na co tego przeznaczyć. Ten obicek właśnie gdzieś walił to miejsce. Panzer 3, od góry właśnie teraz takim tak jak to jest na dole, chociaż już nie właśnie, bo Niemcy się ogarnęli. O, zniszczony transporter medyczny. Bo teraz właśnie z północy może być na spokojnie oflankowanie. O, te wszystkie moździerze, które tutaj tak długo tyrały te biedne bunkry. Można się na nich zemścić. O, ale tego dojechali. Sherman. Kolejny M8. AT engaging. Ciuf, ciuf. O, uwaga, sztuk został oflankowany. O, kolejna. Tutaj obicek strzela. Kolejny obicek jest chyba w produkcji. No właśnie, czy jest on celniejszy? No nie wydaje mi się do końca, że tak powiem. Nie, bo to artyleria rakietowa znowu. No, ale czy obicek to jest snajper? To musicie sami napisać już w komentarzach pod tym filmem. Czy uważacie, że dostał zmiany, dostał super zmiany, jest teraz super celny? No mi się wydaje, że ja też tego nie czuję. Niestety sztuk został gdzieś tu rozwalony. Tutaj naprawy, o! Znowu shooting. Takie RNG właśnie tego, czy ten pocisk trafi, czy nie. Właśnie, jest bardzo, bardzo duże. On chyba pewnie strzela tutaj, w to miejsce teraz. I ten ostrzał ani nie jest szybki. Wiadomo, no jest potężny, nie da się ukryć, ale... O nie, Nebelwerfer tutaj stracił całą swoją załogę. Z góry Panzer 3. Brumber. Że ta 88 się ciągle utrzymała, to też jest niesamowite. W ogóle też w ciekawym miejscu jest, nie? Że tak bardziej broni właśnie nawet takiego podejścia, bym powiedział. A nie tutaj właśnie, o, na to wszystko, na główny punkt. Bo drzewa zasłaniają. O, tutaj przeleciał bomby, o, fuck, teraz raczej zostanie zniszczona. Nie, bo to był ogień za tego. Nalot zapalający, na punkt, co ciekawe, a nie na umocnienie, o. Gdzie to dupło? Tutaj znowu, a w tym moździerze pewnie celuje. No właśnie, celność jest taka... O, tutaj teraz dupnęło. Trzeci już obicek powstaje, o. Ten, no widzicie, ten rozstrzał jest bardzo, bardzo duży. A ten wali w tą stronę? A bo tu byli pewnie ci, tak, SSF. Przelot szturmowy nie zrobił na nich wrażenia, ich obica zneutralizowana. Brumbarson? Czy on w ogóle chociaż jeden strzał oddał? To jest dobre pytanie. O, tutaj obsadzili na nowo. Ten tylko medyczny ciągle jeździ i obsadza, nie? Ja ci neutralizują w jednym strzał. Punkty zwycięstwa, no raczej web w web, więc wydaje mi się, że tutaj będzie... O, niestety, mamy Hellcata. O, Brumbar. Jeden zdrowia. Ała, ała. Boli trochę. O, jeszcze ten Sherman. Zobaczmy, DS. No, no, no. Spieprzany stąd, no. O, i niestety. Rozwalili go w odwrocie. Light blue. Not the best strategy, tym wyzywają. Nie doceniają geniusza. Tutaj geniuszu GT, że on buduje właśnie ciągle te obicki. Ostrzał rakietowy.
O, tutaj dupnęło. A wali chyba w punkt zwycięstwa, nie? Tylko no ta celność jest naprawdę taka trochę smutna. O! Tutaj. I no, raz na punkt, raz tutaj. O, Helgacik teraz oberwał, tak, z bardzo bliskiej odległości wolą. Tylko jak ta właśnie cała teraz siła ruszy. Dobra, to akurat było warte. Dwa całe oddziały zabite. Tylko no właśnie nie ma tutaj praktycznie żadnej ochrony. Jeden panzer na niszczyciela i dwa Shermany. Jeszcze na plecach dwa M8y. Tu jeszcze M8, kolejna Matylda. O fuck. Patrol. Rol, dwa naraz M8y padły. Patrolu ze sztukasa. Po prostu przeciw wszystkiemu. Teraz tego namierzyli. Ale alianci mają też tutaj własny przelot, tam patrol. Jezu, co tu się odwala. O, ci zaraz. O, felkacik zniszczony, ci mają ten buff. Bo chyba zsiedli, z tego co rozumiem, właśnie z pojazdu. O, jeszcze od boku. O, dobra, flaneczka. I w ten sposób chyba udało się właśnie złapać tak wszystkie oddziały pancerne aliantów. Jeszcze ten jeden strzał w dół. Nie, no, w ziemię. Nie fart, nie fart. Ale to nie problem. O, jeszcze zielony ten coś tutaj odpalił. Co to jest znowu? Patrol ze sztukasa, okej. Patrzcie na tą mapę, ile tego tu lata. Wszystko w tej wewte. I czy aliantem, zobaczmy, coś tutaj pozostawało. Drax. Drzandraska. No, jakiś tam Sherman coś tutaj niby żyje. Ci komandosi SSF, jak widzimy, też biegają w tej wewte. I repair blue. Mom. Co? A, bo tu w ogóle te stanowiska zostały bezpowrotnie zniszczone. Dobite, że tak powiem. Jest 3 sześciofuntówki. Tutaj leci teraz jakiś nalot. To miejsca przeciwko niemu. Rafik nie wie, co się dzieje. O, uwaga, bomby! Zapalający ostrzał. Odcina tutaj dostęp Niemców. What the fuck, how did you know? O! Co to? Czy, zaraz. To było jego? Skill? Rafik jest w szoku. Czy to było jego... Co to było? Nie, to jest Sherman. Się rozleciał tutaj. No, seriously, ten... Czyli no, może tutaj mieliśmy pokaz tego, że tak powiem, celności Obicka. Kto wie? Zniszczyłem mu Shermana Obickiem. No właśnie, tutaj ten pocisk trafił. Gościu był aż w szoku. O, tutaj mamy też jakieś te operacje zaślepienia, czy... tak dziwnie nazywa, czekajcie. Nikt jej prawie nie używa, to jest tutaj operacja zakłócająca, dobra. Czyli wrogowie są właśnie coraz mniej celni, coraz mniejsze pole widzenia mają. O, patrzcie tutaj, totalnie zamknięte oko, są ślepi praktycznie. Im dłużej właśnie w tym stoją, tym bardziej oślepieni się stają. O, tutaj znowu ogień piekielny. Olej to pali w odwrocie. Te głosy właśnie za dużo jest po prostu tego, wydaje mi się, że to audio naprawdę się staje coraz lepsze. Ale za dużo jest takie właśnie, taka paćka się robi jedna wielka. Nie wiadomo już co, gdzie uderza. Nie wiadomo co się odpierdziela, ojej. Ile znowu, trzy obicki już są. Długo trwa to, o, jakieś dźwięki. Tego tutaj gdzieś wysadziło z kapci. Dużą tutaj właśnie, dużym atutem Niemców są te patrole wszelakie, nie? Na przykład ze sztukasa. No to akurat zakłócające może niekoniecznie, ale o, tutaj ten jeden patrol ze sztukasa i ten drugi patrol ze sztukasa, pamięta? Więc te dwa patrole potrafią tutaj dużo zdziałać. I to przeciwko piechocie i pojazdom. Bardzo uniwersalne. Ile? Zostało 200 punktów tylko. Ciągle spada. Dwa panzery. 1-3, 1-4. Czemu właśnie od Afriki Korps, widzicie, one zawsze mają taką żółtą smugę? Nie rozumiem tego, czy to jest jakieś ulepszenie, czy to jest jakieś fajerwerki? Jak tam artyleria? Czy któraś? A, zaraz, jedna jest tu, 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 tu. Dobra, bardziej się na lewo przeniosły. Ujo, ole do góry wystrzeliła. Gdzie teraz lecą? Tutaj, na artylerię rakietową?
Jezu. O, no chyba w to miejsce. Chyba słyszał jak artyleria. O, tu jeszcze lecą w tą działo przeciwpancery. O, wydaje mi się, że jak się klika na daną jednostkę, to mogłaby być chociaż pokazana jakaś kropeczka, gdzie ona właśnie jest zaznaczona, ten ostrzał. To by też trochę pomogło. Wiecie, że tu na przykład, o, tutaj są te kropeczki, byłaby jakaś jedna większa, albo takie strzałeczki, że o, tutaj ktoś kliknął, żeby był ostrzał. A jak się odkliknie tą jednostkę, to oczywiście znika. O, dwa niszczyciele, Hellcaty. M8-ki jeszcze tutaj podjeżdżają, pcią, rykoszetą, pcią. O. O, o. Strzał w ziemię, chyba trzeba szykować tutaj patrole ze sztukasa 700 amunicji. Trzy strzały ładnie poleciało, o, ale tutaj prawie już dosłownie anihilacja. Patrol przeciwpiechotny wezwany w to miejsce. U, trzy oddziały bardzo fajnej elitarnej piechoty. O, dwa moździerze niestety znalezione tutaj raczej. Bardzo łatwo można je zlikwidować. Sztuk zniszczony, o nie, kolejny ten. O, i tu jeszcze dalej wjeżdżają. O, w ogóle nie zdążył przeładować i ten ko. Pierwszy strzelił, o Boże. Tak jest, i tylko tutaj ta jedna artyleria obicek została znaleziona. Jezu, gdzie ta artyleria tak wali? Tutaj ostrzał. Tu na środku. Tu chyba lecą po prostu. Teraz gdzieś tu. Jezu, nie wiem, czy to ja mam taki problem, żeby to znaleźć? Tam, chciałby dobić tą artylerię, ale nie wyjdzie mu raczej. No, chociaż, kurde, no w sumie tak nawala mu w te plecy. Co, on się obraca, tak? Co, mu strzelić tutaj? Patrzcie, no, jakby mu walnął teraz, to byłby świetny. Ale niestety to tak właśnie nie działa. O, matko święta. Kaliope, znaczy może Kaliope, ten Whizbang. O, operacja zakłócająca znowu, świetnie użyta. Znowu alianci coraz bardziej oślepną. Kolejny jakiś tutaj, o, patrol ze sztukasa. Jeden czołg zniszczony już. Ostrzał rakietowy na czołgi. Chyba nie był najmądrzejszy plan. O, i kolejny Sherman leży. O, szczycący patrol. Bardzo mocne straty tutaj dla aliantów. 17 funtówka. Kolejny ostrzał z obicków. O, ten się rozłożył, może ściągnie innego. Dajesz pancera. Tutaj oberwał. O, ten zlikwidowany. 17 funtówka. No, nie mogą go tutaj dojechać z takiej odległości. O, dobra, teraz wreszcie. Ten transporterek medyczny będzie pewnie właśnie tylko... Zdążył tylko obsadzić 17-funtówkę. Oooo, ale tutaj wyleciał gościu. Kolejny panzer. Na dole. Działo pak. O, jak on obraca tą lufę. Też chyba obicki tutaj masakrują. 3 emejty, po co aż tyle? Nie rozumiem. Czy jest coś w emejtach właśnie, czego nie widzę? Ile 100 punktów zostało? Wydaje mi się, że to właśnie chyli się już ku końcowi. Nie wiem, co jeszcze mogłoby zbawić aliantów. Przyciśnięcie. Właśnie te panzery 3 albo 4 wjeżdżają coraz głębiej. Tutaj niby coś jest, jakieś takie zwyczajna obrona, ale no zaraz się zajmie punkt. Przecież w sumie tutaj jeszcze mizerii, to wystarczy wejść jakąkolwiek tam jednostką. A jeśli coś jest chociaż odrobinkę dłużej w jakimś miejscu, to patrzcie, tutaj jest pod limitem praktycznie, nie? Tylko ten jeden oddział do budowania, ewentualnie naprawiania i cała ta artyleria tutaj zmusza aliantów do ciągłego ruchu i modlitwy. RNG. Gdzie teraz walą? O, tutaj gdzieś. No ja naprawdę już nie wiem, gdzie to wali. Wszędzie. Ale faktycznie, takiej większej celności jakby, no też raczej nie czuję. Bardziej po prostu, że no, jak było, tak jest. Jeśli uda się już pierdzielnąć, to jest klasa. O, patrol sztukasa. Znowu przelot w drugą stronę. O, zawiódł cały oddział.
Ten na górze sobie też tutaj chilluje bombkę na prawe polowe. Jakiś grant. Punkt zajęty, tylko ten tutaj właśnie został. Wreszcie ktoś wchodzi chyba na ten. O właśnie. Trzeba go zneutralizować. O, ostrzał. Idealnie. I o, drugi idealny strzał. To tutaj Nebel Welfare taki. Rozwalili ten moździerz. Obersoldaten. O Jezu, co to jest? Co to masz? Jako ścieżka krwi. Co to musiało się zdarzyć? Na litość boską, ty. Kok się zmienia w horror. Albo miesiączka jakaś tutaj poleciała niezła. Ja pierdzielę. O, tutaj też jakieś, Boże, co to za cheaty tym razem? Chyba o Tafiki Korps coś, nie? Nie, to operacja jest zakłócająca. Nie wiem, kto tutaj już coś użył. Będzie od aliantów? Operacja dostaw powietrznych? Nie, to jest jakieś gówno. To ty będziesz, tak? Race szturmowe, właśnie, wyświetla frontowe sektory. GG, koniec. Alianci już chyba stracili całą nadzieję. O Jezu, tu się rozleciało, wreszcie to działo, pak. I ile? Do końca 5 obicków w sumie zostało, które cały czas nawalały. No chociaż to doświadczenie raczej nie mówi, że tutaj jakoś super coś zrobiły. O, ten się ucieszył. Obice kocha. I koniec. Alianci składają broń. Cóż można powiedzieć? No, obicki, wydaje mi się, że właśnie tak, no, ciężko powiedzieć, czy one faktycznie były skuteczne w tej grze. Na pewno bardzo denerwowały wroga, nie? Samym tutaj właśnie tym ostrzałem, że cały czas trzeba było myśleć o tym, nie? Cały czas przemieszczać te siły. No niby doświadczenie ich świadczy, że one nie zrobiły one tutaj jakoś super dużo. Można sobie na to rozwinąć. Ile były killów? Jeden kill. Dwa kille. Jeden pojazd zniszczony. No, więc jakby widzicie, to są mniej więcej po jednym killu, ale może faktycznie uszkadzały te rzeczy, albo właśnie cały czas tak jakby dezorganizowały wrogie siły. Więc może na tym polegała głównie tutaj ich siła. No i no chaos, nie? 4-4 na górze w sumie Afrika Korps się utrzymała. Bardzo fajne wykorzystanie tego zakłócenia, bo w sumie no, autentycznie nawet nie wiem, czy to nie pierwszy raz, kiedy widzimy we wszystkich powtórkach, że ktoś tego tutaj jakby używał tej umiejętności. A jak widzimy, on jest bardzo fajny. Tutaj nie wiem, o co z tym chodzi, są ślad krwi jest strasznie dziwny. No i na dole w sumie też ten zielony miał problemy, ale jakoś w końcu się ogarnął. Natomiast alianci no dużo tej artylerii porobili, ale jakoś tak, tak właśnie no, nie wiedzieli do końca jak podejść. Tutaj bardzo był najgorszy moment. Chyba w tym momencie można powiedzieć nawet, że jakby było przesądzone, że przegrają, gdzie stracili praktycznie większość albo wszystkie swoje pojazdy tutaj podczas ataku na te obicki. Tutaj bardzo fajna flanka poleciała, no ale też trochę było, tu już na przyszłość powstał bunkier przeciwpancerny. No ale jakby tak, wydaje mi się, że to był ten moment, nie? Jesteś stracili chyba z 4 czy 5 czołgów, to trochę za dużo. No i ten, nie wiem o co chodzi różowemu, czemu on aż tyle tych emeitów zbudował? Nie mam pojęcia. No ale tyle. Dziękujemy za uwagę, drodzy widzowie. Pamiętajcie zostawić jakąś łapkę w górę, jeśli wam się podobało tutaj nawalanie artyleryjskie obicków i pozdrawiamy GT, który nam podesłał tą powtórkę. Tymczasem do następnego i ciu, ciu, ciu.